Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jest już ok? Dajcie Państwo informację, czy nas widać, czy nas słychać, bo ja nadaję dzisiaj z Władysławowo, właśnie wracam z wakacji. A ja jestem w Kielcach pracy. Dzień dobry dzisiaj Państwu. Wypadł jednocześnie, tak, wyszedł jednocześnie webinar z panem Darkiem, także miałem trochę problem na łącza, ale widzę, że już wszyscy dołączyli, a czy wszyscy, co byli na określonej godzinie, ale ludzie cały czas dołączają. Witam Państwa jeszcze raz. Proszę Państwa, dzisiejszym tematem webinaru będzie kontrola ZUS-u i taki temat dzisiaj sobie omówimy. Moim gościem jest pan Dariusz Suchorowski, ekspert ZUS. Dzień dobry. Panie Darku, tak w dwóch zdaniach, o czym dzisiaj będziemy mówić? Dzisiaj chciałbym wam tak, tyle co na ile czas pozwoli, powiedzieć wam o tym, co was może spotkać od strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy do was zawita jego przedstawiciel. Czyli inaczej mówiąc, kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O czym powinniście wiedzieć, jakie macie prawa, bo nie tylko obowiązki. I wspomnę o rodzaju tych kontroli, czyli z czym może być związany zakres tej kontroli. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj mowa o kontrolach. Ja tak szybciutko chciałbym zaprosić też Państwa na webinar 29 sierpnia, godzina 10. Jeżeli ktoś z Państwa nie brał jeszcze udziału w webinarze na temat wdrożenia procedur AML, przeważnie w biurach rachunkowych, u doradców podatkowych, ale też innych podmiotów powiązanych, koniecznie dołączcie do tego webinaru, gdyż to, co zauważyliśmy, ale zarówno ZUS, jak i GIF, no, wyszli urzędnicy z gmachów i rozpoczęli kontrolę. Także jeżeli nie macie jeszcze wdrożonych tych procedur, są one ustawowo wymagane, także serdecznie Państwa zapraszam. Ja link udostępniłem na czacie. Kto jeszcze nie był na webinarze z Tomaszem Gzelą, wieloletnim specjalistą w dziedzinie AML, byłem kierownikiem Izby Skarbowej Kontroli Podatków, także serdecznie Państwa zapraszam. Tyle po mojej stronie. Panie Darku, ja proponuję, żebym dołączył, bo muszę zmienić lokalizację, byśmy się spotkali ponownie o godzinie 11 i dla osób, które po pierwsze będą chciały sobie poszerzyć wiedzę na temat kontroli, mieć ją kompleksową, a także dowiedzieć się więcej o między innymi o ubezpieczeniach społecznych związanych z umową o dzieło, umową o zlecenie, ale też umową o pracę. Pan Darek poprowadzi pełne szkolenia z tą tematyką związaną, więc o 11 ja dołączę i mamy dla Państwa promocję wakacyjną. Wakacje się kończą, ale jeszcze promocja obowiązuje, także jeżeli ktoś będzie chętny dołączyć do pełnego szkolenia, bo dzisiaj to jest urywek, tak? Dzięki pełnemu szkoleniu zyskujecie Państwo kompleksową wiedzę, także serdecznie zachęcam. O godzinie 11, a później pan Darek jeszcze na kilka pytań odpowie, także jeszcze taka krótka sesja pytań i odpowiedzi. Ja mniej więcej za 10-11 do Państwa dołączę, także do usłyszenia. Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nikt nie lubi być sprawdzany, kontrolowany, ale niekoniecznie musi być czymś przykrym w naszej karierze zawodowej. Co powinniśmy wiedzieć, to co dzisiaj jestem w stanie wam powiedzieć, zwrócić uwagę na najważniejsze rzeczy. Zacznę od tej części, która dotyczy przepisów prawa, które z jednej strony nas zobowiązują, żeby być uczynnym dla organu kontroli, to znaczy wykonywać te polecenia osoby kontrolującej, ale z drugiej strony te przepisy również ograniczają działania kontrolującego, a więc dają nam pewne prawa. Od mniej więcej roku 2008 albo 2009 w życie wszedł taki przepis, który się nazywał, już go nie ma, nazywał się Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej. I ten przepis później został zmieniony, zastąpiony tym przepisem tu wskazanym, Ustawa Prawo Przedsiębiorców. I w tych przepisach, tym starym, Ustawa o Swobodzie Działalności i obecnie Ustawa Prawo Przedsiębiorców, jest zapisane sporo ograniczeń nałożonych na organy kontroli, że nie wszystko im tak wolno.
część z tych zapisów, które dotyczą wszystkich organów kontroli, ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wymienia, czy to jest kontrola skarbowa, inspekcji pracy, czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam są zapisy dotyczące wszystkich organów kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorców. Natomiast w drugim akcie prawnym, który Wam jest znany, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 roku, zastanawiam się na pytanie pani Beatki, czy ja do pana Krzysztofa, do organizatora, czy ja wysłałem właśnie w PDF-ie prezentację. Nie jestem przekonany, czy wysłałem. Więc skoro nie wysłałem, to nie ma co udostępnić. Ale wyślę, to dostaniecie państwo tą prezentację, jeżeli ona wam w czymś może pomóc. Więc proszę państwa, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, cały rozdział 10, który jest poświęcony wyłącznie kontroli. I tam już jest mowa o kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a tak naprawdę inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nikt z ZUS-u inny niż inspektor kontroli nie ma prawa was kontrolować. Jak przyjdzie nawet ktoś, kto będzie mówił, że on jest dyrektorem w tym oddziale albo dyrektorem departamentu, to niech sobie będzie, ale jak będzie wołał od was dokumenty, że on będzie kontrolował, nie, proszę panią, proszę pana, nie jest pan do tego uprawniony. Więc proszę państwa, zwrócę uwagę na najważniejsze rzeczy z tych przepisów, nie na wszystkie. Te wszystkie to mogę wymienić na tym szkoleniu, jeżeli się na nie zapiszecie, bodajże w przyszły piątek będzie takie szkolenie. Zobaczcie, to, żeby kontrola przebiegała zgodnie z przepisami, zgodnie z zasadami ustalonymi w tych przepisach, to jest, leży w naszym interesie jako kontrolowanych. Artykuł 46 ustawy Prawo Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy ponieśli szkodę na skutek wykonywania czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje odszkodowanie. Więc nie może sobie tak ten kontrolujący, skąd by nie był, nie może sobie tak swobodnie na tej kontroli poczynać. Dalej, ustęp 3 tego samego artykułu. Dowody przeprowadzone w toku kontroli, przykład przesłuchanie świadków, przesłuchanie płatnika składek czy innych dokumentów papierowych, dowody przeprowadzone w toku kontroli z naruszeniem przepisów ustawy lub naruszeniem innych przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej, które jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowody w postępowaniu administracyjnym. Znam postępowania kontrolne, gdzie błędnie przeprowadzono dowód z dokumentów, na podstawie których dokonano przypisu składek, a więc istotny wpływ na wyniki kontroli, bo to był główny wynik kontroli, przypis składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. I co to spowodowało? Że całe ustalenia, jakie dokonał inspektor kontroli, nie mogły być podstawą do wydania decyzji, bo decyzje wydaje się na podstawie protokołu kontroli między innymi. W tym wypadku wyłącznie na podstawie protokołu kontroli było tak. Nie można było wydać, bo było to z naruszeniem przepisów prawa, ale musiała się oczywiście za to wziąć kancelaria prawna, to nie było takie proste, ale pamiętajcie, że taki przepis istnieje. Kolejna sytuacja. Nie może być tak, że puka do was inspektor kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i mówi, że rozpoczyna kontrolę. Nie. Najpierw, jeżeli jesteście przedsiębiorcą, to najpierw musicie zostać zawiadomieni o zamiarze wszczęcia kontroli. A ZUS w swoich, bo to wynika z ustawy Prawo Przedsiębiorców, ale ZUS w swoich wewnętrznych zasadach, procedurach dotyczących kontroli wprowadził ten obowiązek zawiadamiania również na podmioty, na płatników składek, którzy nie są przedsiębiorcami, więc stosuje tą zasadę. I tutaj jest zasada taka, że kontrolę może wszcząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zawiadomienia płatnika składek, a nie później niż w ciągu 30 dni. Jeżeli my, którzy mamy być kontrolowani, zgodzimy się, aby ta kontrola się rozpoczęła wcześniej, to owszem, wcześniej niż te 7 dni może się to odbyć, tylko wówczas liczcie się z tym, że inspektor kontroli, jak wyrazicie na to zgodę na przykład telefonicznie, dobrze, niech pan przyjedzie, nie ma problemu, jesteśmy gotowi, on przyjeżdża wcześniej niż te 7 dni, to poprosi was o złożenie podpisu pod oświadczeniem, że wyrażacie zgodę na to, no bo on musi mieć dowód, że rzeczywiście wyraziliście na to zgodę.
W tym zawiadomieniu przepis określa, co powinno być, oznaczenie organu, czyli kto kontroluje, data, miejsca wystawienia, wasze oznaczenie przedsiębiorcy, czyli podmiotu kontrolowanego, zakres kontroli, to jest bardzo ważne, o tym jeszcze będę mówił za chwilę przy upoważnieniu, no i oczywiście imię, nazwisko osoby, która podpisała się pod tym zawiadomieniem. No i proszę Państwa, jak już upłynęło te 7 dni, albo zgodziliśmy się wcześniej, żeby się kontrola zaczęła, to ona się może, musi się zacząć w identyczny sposób zawsze. Musi nam inspektor kontroli okazać legitymację, że jest inspektorem kontroli ZUS-u, a nie dyrektorem ZUS-u czy kimkolwiek innym. Musi nam okazać legitymację i musi nam doręczyć upoważnienie. I te dwie sytuacje są określone, te zasady są określone zarówno w ustawie Prawo przedsiębiorców, która dotyczy wszystkich kontroli, jak i w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, gdzie jest mowa już o kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Okazanie legitymacji i doręczenie upoważnienia. I tu jeszcze jest jeden taki obowiązek. Inspektor kontroli musi was powiadomić, czyli jak gdyby uświadomić, jakie macie prawa i obowiązki w czasie kontroli. I tutaj troszeczkę inspektorzy kontroli ZUS-u idą na łatwiznę, mianowicie w taki sposób, że upoważnienie ma rozmiar dokumentu A4 i na odwrocie tego upoważnienia są wypisane wasze wszystkie prawa i obowiązki. I na pierwszej stronie upoważnienia jest miejsce, gdzie gdzie się podpisujecie, a tam jest taki tekst. Oświadczam, że zapoznałem się z prawami i obowiązkami, jakie mam w czasie przeprowadzanej kontroli i podpisujecie się. A najczęściej nie mamy czasu, żeby te prawa i obowiązki czytać, no ale organ kontroli spełnił swój obowiązek. Okazał legitymację, doręczył upoważnienie, jeden egzemplarz, na drugim właśnie podpisujecie to i on to zawiera i pouczył was o prawach i obowiązkach. W jaki sposób można stwierdzić, to zaraz powiem, mówiąc o tym, co inspektor może kontrolować, to może w ten sposób, tak? Nie chodziło o ostateczność, nie chodziło o postępowanie administracyjne, zaraz to troszeczkę rozszerzę. Jesteśmy wydzieloną jednostką z zakonu nieposiadającą osobowości prawnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie pozwolenia Izby Skarbowej, brak wpisów CEDIK, KRS, ile może trwać u nas kontrola? Można odpowiedzieć tak, że praktycznie jeżeli nie jesteście przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, to można powiedzieć, że nie ma ograniczenia czasowego żadnego. Ale w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS stosuje tą zasadę dla wszystkich, czyli dokładnie bierze pod uwagę wyłącznie waszą liczbę osób ubezpieczonych, jaką zgłaszacie do ZUS-u, za które naliczacie składkę. To za chwileczkę pokażę tę liczbę dni, która jest w ustawie Prawo przedsiębiorców, jest ona przeznaczona dla przedsiębiorców, ale którą stosuje również Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wszystkich płatników składek. No i proszę Państwa, jeśli chodzi o zakres, co upoważnienie powinno zawierać, to macie tutaj to wymienione wszystko, co jest w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ale wytłuściłem takie trzy rzeczy, na które Wam chciałem zwrócić uwagę, trzy punkty. Wszystkie są ważne punkty, wszystkie muszą być, ale zwróćcie uwagę na to, czy w tym upoważnieniu jest prawidłowe oznaczenie Was jako płatnika składek, czy jest prawidłowa nazwa, czy jest prawidłowy NIP. Zobaczcie datę rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu, żebyście wiedzieli, że poza te daty nie może inspektor kontroli wykroczyć. I co? Zakres przedmiotowy kontroli, bo ten punkt z kolei upoważnia inspektora do żądania od was przedstawienia dokumentów. Jeśli one będą związane z tym zakresem, to macie obowiązek je dostarczyć. Jeżeli nie są związane, to inspektor nie ma prawa ich żądać. Dlatego ten zakres w upoważnieniu jest tak ważny, trzeba się z nim zapoznać. Natomiast jeśli chodzi o to oznaczenie kontrolowanego płatnika, to jeśli się okaże, że tam jest coś nie tak w tym upoważnieniu, to nie zwracajcie na to uwagi, ale zapamiętajcie. Może później Wam się to przydać. Niekoniecznie na początku. Jeżeli następowałaby zmiana osoby, która przeprowadza u was kontrolę, to i upoważnienie musi się zmienić.
Ponadto, jeśli wydłużamy przewidywany, jeśli ZUS wydłuża przewidywany wcześniej termin zakończenia kontroli, to też właśnie powinno się pojawić nowe upoważnienie na ten kolejny okres. Nie może być tak, że wykracza poza ten okres i nie dostajecie, nie okazywany jest żaden nowy dokument. I jeszcze jedna rzecz. Z inspektorem kontroli może przyjść ktoś inny, albo drugi inspektor kontroli, albo tak zwany kandydat na inspektora kontroli. I on ma wtedy troszkę inne upoważnienie. Jak najbardziej jest to osoba, która ma prawo uczestniczyć w postępowaniu kontrolnym razem z inspektorem kontroli. Odnośnie upoważnienia. Jest taki zapis w ustawie Prawo przedsiębiorców. Dokument upoważnienia, który nie spełnia wymagań określonych w ustawie, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli. Więc jeżeli nie ma tych wszystkich elementów, które powinien zawierać, albo zawiera elementy, które uległy zmianie, są nieprawidłowe, to wszczęcie kontroli na podstawie takiego upoważnienia jest niezgodne z przepisami prawa. I dlaczego o tym mówię, żebyście na początku od razu nie zwracali uwagi inspektorowi? Poczekajcie do wyników kontroli. Jakby się okazało, było zagrożenie, że wyniki kontroli są takie dla was niezadowalające, to wtedy próbujcie wykorzystywać to wszystko, co wiecie, żeby uznać, że ta kontrola była przeprowadzona niezgodnie z przepisami, a w związku z tym nie stanowi podstawy, chociaż to upoważnienie, które zawierało nieprawidłowe dane, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia tej kontroli, która została przeprowadzona, to w takim razie ustalenia dokonane przez inspektora nie powinny mieć dalszego ciągu. Oczywiście zaczną nową kontrolę, ale może zdążycie coś sobie jeszcze wyjaśnić, wyprostować. Tak, Pani Wiesława, czy powinny być zawiadomienie o tej kontroli u nas? Tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to rozumiem, że to jest dalszy ciąg tego pytania, jak długo trwa kontrola. Tak jak już powiedziałem, to zawiadomienie ZUS stosuje dla wszystkich, mimo że nie są przedsiębiorcami. Nie wyłącza z tego na przykład budżetówki, że nie są przedsiębiorcami, to ich nie zawiadamia wcześniej o przeprowadzeniu kontroli. Zawiadamia wszystkich. Tylko że taka budżetówka no nie może się z kolei powołać na ustawę Prawo przedsiębiorców, że coś ich w tym zawiadomieniu się nie podoba i to jest niezgodne z ustawą Prawo przedsiębiorców. Także zwróćcie na to uwagę, że nie każdy przepis dotyczy każdego podmiotu. Tak, tak, to jest na piśmie to zawiadamianie wysłane, jak najbardziej tak. Tutaj zawarłem tylko uwagę jedną dotyczy z przepisów, że kontrola może w przypadku nieobecności płatnika może być wszczęta po okazaniu tych dokumentów, czyli legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, jeżeli nie ma płatnika składek, ale jest osoba, która może jest upoważniona do reprezentowania tego płatnika. To oczywiście jak najbardziej może rozpocząć kontrolę, sporządza inspektor na tą okoliczność protokół, że rozpoczął bez obecności płatnika składek. I jeśli już się rozpocznie ta kontrola, to może w niej uczestniczyć niekoniecznie osoba upoważniona, tylko wskazana przez kontrolującego. Nie można z taką osobą rozpocząć kontroli, ale jak już się rozpocznie, to ta osoba może uczestniczyć w kontroli, może pilnować inspektora kontroli. Proszę Państwa, miejsce wykonywania kontroli. Nie może to być tak, jak zauważyłem u niektórych inspektorów, że wygodnie im jest to robić w biurze w ZUS-ie. Może tak być, ale nie, tak nie może być. Znaczy, może się tak zdarzyć, ale to nie może być generalną zasadą. Po pierwsze, Prawo przedsiębiorców określa, że kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorców albo w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności. Przedsiębiorca, jak się zgodzi albo na jego wniosek, może być przeprowadzona kontrola tam, gdzie jest przechowywana dokumentacja księgowo-płacowa, czyli najczęściej w biurach rachunkowych. Jak najbardziej tam może być. I zobaczcie, co jest w ustawie Prawo przedsiębiorców. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola albo niektóre czynności mogą być przeprowadzone również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. I tutaj już nie ma szczegółów, ale jak przejdziemy do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, to jest jak gdyby dalszy ciąg tego przepisu. Czynności kontrolne mogą być wykonywane poza miejscami
siedzibą płatnika, miejscami, gdzie jest przechowywana dokumentacja i tak dalej, w razie niezapewnienia przez płatnika składek warunków, a także w przypadkach, gdy charakter czynności tego wymaga. A co jest po stronie obowiązków płatnika? Niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym udostępniać środki łączności z wyjątkiem środków transportowych oraz inne niezbędne środki techniczne do wykonania czynności kontrolnych, którym dysponuje płatnik. To jest kopiuj wklej z przepisu. Jeżeli chcecie pogłębienia tego tematu i będziecie na szkoleniu ze mną, to tutaj w tym momencie powiem na przykład o tym, co jest w wewnętrznych dokumentach ZUS-u, co jest rozumiane jako niezapewnienie tych warunków do przeprowadzenia kontroli. No, że nie może sobie inspektor kontroli żądać, Bóg wie, jakich warunków do pracy, ale to sobie wewnętrznie ZUS uregulował. Obowiązek ciążący na organie kontrolnym to jest obowiązek przeprowadzenia czynności kontrolnych w taki sprawny sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca wskaże na piśmie, że wykonywane czynności zakłócają tą jego działalność, prowadzenie tej działalności, to może to być przedmiotem, powiedzmy, uzasadniania tych czynności, konieczności podjęcia takich czynności w protokole kontroli. Ale to są już takie szczegóły, które się wyjątkowo rzadko zdarzają. Pamiętajcie, nie może być dwóch kontroli jednocześnie z dwóch różnych organów, z tym, że na przykład urzędy skarbowe mają, w ogóle aparat skarbowy, mają wiele okoliczności podanych w przepisach, które są wyłączone z tego ograniczenia. W przypadku ZUS-u nie ma praktycznie sytuacji, która pozwoliłaby ZUS-owi przeprowadzać swoją kontrolę w czasie już prowadzonej kontroli. Na podstawie czego się stwierdza, czym się możecie bronić przed kontrolą, że już macie inną kontrolę? Książką kontroli. Teoretycznie nie wszystkie podmioty są zobowiązane do prowadzenia książki kontroli, albo nawet jak w ustawie Prawo przedsiębiorców jest nakaz prowadzenia tej książki kontroli, a ktoś nie ma jej założonej, to niech sobie założy. Dlatego, że właśnie ta książka może w którymś momencie mu pomóc przynajmniej przesunąć tą kontrolę, rozpoczęcie tej kontroli w przyszłość, z racji tego, że będzie miał w tej książce wpisaną kontrolę, która się rozpoczęła już wcześniej innego organu, a jeszcze się nie zaczęła. No i proszę Państwa, tutaj są te liczby dni roboczych na przeprowadzenie kontroli. Są to dni robocze w roku kalendarzowym, w zależności od wielkości przedsiębiorcy, bo to jest przepis ustawy Prawo przedsiębiorców, ale tę liczbę osób stosuje ZUS również do innych podmiotów. I te dni, to nie jest tak, że to jest 12 dni przy tym mikroprzedsiębiorcu, że te 12 dni jest w roku na wszystkie organy kontrolne. Nie. Każdy organ kontroli ma 12 dni. Co jeśli pracodawcy nie odpowiada termin kontroli? Jest czymś normalnym, zwykle jest czymś normalnym, że zwracacie się do Wydziału Kontroli Płatników Składek w ZUS-ie, a więc do tego konkretnego inspektora, który ma przeprowadzić tą kontrolę, bo on w tym zawiadomieniu najczęściej podaje numer telefonu swój kontaktowy do siebie, oni mają wszyscy służbowe komórki, więc kontaktować się z nim. I można po pierwsze dogadać się w sposób telefoniczny, ustalić datę pasującą jednej i drugiej stronie i on sobie z tego spisze notatkę, a jeżeli nie będzie to wystarczające, że tak powiem, on będzie, ma prawo poprosić Was, żebyście się zwrócili pisemnie w tej sprawie i też to będzie rozpatrywał. No i przynajmniej te wydziały kontroli, które ja znam, których znam tych inspektorów z kilku oddziałów, to mogę powiedzieć, że w 90% nie stanowi to problemu przesunięcie, ustalenie dogodnego terminu rozpoczęcia. Jeśli podczas kontroli osoba do kontroli ma zaplanowany urlop, to w takim przypadku musimy wyrazić zgodę na przykład ten czas w siedzibie ZUS-u. Czy kontrolę może być
Nie no, urlop, czy osoba upoważniona do kontroli ma zaplanowany urlop, to w takim przypadku musimy wyrazić zgodę na przeprowadzenie na ten czas kontroli w siedzibie ZUS-u. No nie, to, że ktoś jest na urlopie, to nie jest niespełnienie warunków do przeprowadzenia kontroli tych lokalowych, więc to nie jest powód, który by służył jako wytłumaczenie, że w takim razie przenosimy się do siedziby ZUS-u. Nie, to nie. Pani Jola coś w budżetówce, ale nie wiem co. Pewnie też może długość kontroli, tak? Pewnie pani Jola coś tam dopisze. Nie, prywatny przedsiębiorca. Pani Kasiu, nie bardzo rozumiem. A, chodzi o zawieszenie, chodzi pewnie o ten bieg. Okej, już teraz łapę. Chodzi pewnie o ten bieg kontroli. Tak, to jest tak, że jeżeli z jakiegoś powodu, tak naprawdę kontrola zaczyna się od wręczenia upoważnienia, od dnia, kiedy się wręcza upoważnienie i kończy się, i tutaj jest spór, albo się kończy z datą doręczenia upoważnienia, albo kończy się z datą wykonania ostatniej czynności kontrolnej w siedzibie płatnika składek czy w ZUS-ie, ale jak sprawdza te dokumenty. Ten czas na pisanie protokołu już nie jest liczony do czasu kontroli. I rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy przedsiębiorca, który chce być przy tej kontroli, czy księgowa, nie ma kto uczestniczyć w tej kontroli z różnych powodów, bo jest zaplanowany urlop, wyjeżdżają, wykupione w czasy i tak dalej. I wtedy inspektor kontroli się boi, że mu uciekną te dni. Wtedy jest stosowana zasada właśnie zawieszania tych czynności kontrolnych. Najczęściej ZUS pisze, inspektor kontroli ZUS-u pisze takie wezwanie o przedstawienie dokumentów, o uzupełnienie dokumentów i wyznacza się termin właśnie na ten czas kontroli. Tak to wygląda, bo de facto nie ma żadnych innych okoliczności, że sobie inspektor do was przyjdzie jednego dnia, przyjdzie za 4 dni, później za kolejne 4. Wy jesteście cały czas gotowi do tej kontroli, żeby mu dawać dokumenty, to czas kontroli biegnie. Jak najbardziej biegną. Rozumiem, że czynności sprawdzające nie są brane do limitu czasowego. Czynności sprawdzające, czyli nie kontrola. Rozumiem, że jakieś inne czynności. No bo panie Piotrze, nie wiem o jakich czynnościach pan ma na myśli. Jakie czynności pan ma na myśli? Jak wszczął kontrolę, czyli wręczył upoważnienie, dopóki nie zakończył brania dokumentów, sprawdzania tych dokumentów, to cały czas jest kontrola. Nawet jeżeli sobie z jakiegoś powodu pojechał na jeden dzień na kontrolę do innego miejsca, na pilną kontrolę, to w tym czasie biegnie 12 dni. Budżetówka stosuje ZUS zasadę tych dni roboczych tak jak dla przedsiębiorców. Ale jeżeli by w budżetówce się okazało, że trzeba dłużej być, no to de facto nie naruszają ustawy, ale trzymają się tych dni wyznaczonych w ustawie Prawo przedsiębiorców. Podczas jednej kontroli pan inspektor zalecił, że trzeba drukować dokumenty, natomiast podczas drugiej kontroli pan inspektor powiedział, że nie trzeba drukować, ponieważ są one w płatniku. Czy jest obowiązek drukowania dokumentów, czy nie? Nie chodzi o drukowanie podczas kontroli, tylko w ciągu roku. To wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, bodajże od artykułu 41 do artykułu 48. I jest tam obowiązek przechowywania dokumentów w postaci papierowej, więc teoretycznie dokumentów zgłoszeniowych, jeżeli dobrze pamiętam. To już tak merytorycznie trzeba by było sięgnąć do tych artykułów. Może podam jako przykład. Jak zgłaszacie kogoś do ubezpieczeń społecznych, rozliczacie się elektronicznie, więc wysyłacie to zgłoszenie tej osoby, tego pracownika elektronicznie. Czy zostawiacie u siebie właśnie, drukujecie zgłoszenie jedno papierowe, dajecie ubezpieczonemu do podpisu i wkładacie go do akt osobowych? Najczęściej tego nie robicie, bo mówicie, że macie w programie płatnika, ale przepis wskazuje, że macie mieć jeden egzemplarz tego zgłoszenia przechowywany, nie pamiętam, chyba przez 5 lat. I co jest na zgłoszeniu? Jest specjalna rubryka na podpis ubezpieczonego, a nad tą rubryką jest wytłuszczoną czcionką napisane: potwierdzam za zgodność z prawdą wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu i podpis pracownika. I dla własnego bezpieczeństwa róbcie tak, drukujcie zgłoszenie, dajcie mu do podpisu i trzymajcie to w aktach osobowych. Bo jak traficie na niedobrego człowieka,
jak on po roku czasu u was się sam zwolni albo go wyrzucicie z pracy, to on wtedy znajdzie drogę do ZUS-u, do Wydziału Kontroli i powie, że on nie był zatrudniony 1 czerwca 2022 roku, tylko 1 stycznia. Pracował na czarno, dostawał pieniądze, obiecywaliście mu zatrudnienie oficjalne, ale to nastąpiło dopiero 1 czerwca. Nie będziecie mieć żadnego dokumentu zgłoszeniowego do ZUS-u to potwierdzającego obronnego. A tak, to byście mieli. Więc polecam, żebyście to jednak mieli. Czynności sprawdzające nie są kontrolą, nie są wpisywane do książki kontroli. Okej, ale proszę Państwa, Pani Agato i Panie Piotrze, na czynności sprawdzające nie ma prawa do Was nikt przyjść. To w jednym z artykułów w rozdziale 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest napisane, że dokumentem upoważniającym do wejścia na teren płatnika składek jest legitymacja służbowa. I upoważnienie, ale legitymacja służbowa. Tam w zakładach pracy, gdzie są na przykład biura przepustek, to on, inspektor kontroli, jest zwolniony z tej przepustki. Wchodzi na podstawie legitymacji upoważnienia. Czyli co idzie? Na kontrolę. Nie ma czegoś takiego jak czynności sprawdzające, które się przeprowadza na terenie płatnika składek. A, Pani Agato, okej. Ja jestem, my rozmawiamy o kontroli ZUS-u. Dobra, Pani Agato, nie wiem, co robi Urząd Skarbowy, widocznie tak może. Dobra, no to teraz mamy wyjaśnione, że chodzi o Urząd Skarbowy. To ja pracowałem 35 lat w ZUS-ie, z tego 20 lat byłem w kontroli, inspektorem kontroli i naczelnikiem tego wydziału na całe województwo, taki wojewódzki inspektor kontroli. A później byłem przez 15 lat zastępcą dyrektora do spraw dochodów, gdzie sprawdzaliśmy te wszystkie, nie sprawdzaliśmy, tylko rozliczaliśmy te składki, podlegania i tak dalej. Więc znam to od strony ZUS-u i to Wam chcę przekazać. Natomiast co robi Urząd Skarbowy, jak robi Urząd Skarbowy, jak postępuje Państwa Inspekcja Pracy, to już nie jest temat naszego spotkania, bo proszę Państwa, ja wiem, że na przykład inspektorzy pracy twierdzą, że ich w ogóle ustawa, prawo przedsiębiorców nie obowiązuje. Ale to ja w to nie wnikam, ja mówię wyłącznie o kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No i proszę Państwa, tutaj macie pewien przepis, który możecie wykorzystać, możecie wnieść sprzeciw wobec podjęcia albo wykonywania przez organ kontroli tej czynności z naruszeniem przepisów dotyczących wszczęcia, podjęcia czynności kontrolnych, wymogu obecności przedsiębiorcy albo osoby upoważnionej w czasie kontroli, miejsca przeprowadzania kontroli, czasu trwania kontroli czy ponownej kontroli w tym samym zakresie przeprowadzanej w tym samym roku kalendarzowym. I ten sprzeciw ma taką moc, oczywiście musicie udowodnić to, znaczy uzasadnić to, ten treść sprzeciwu, ale ten sprzeciw ma taką dużą moc, że po wniesieniu go na piśmie do organu kontroli, czyli w tym wypadku do ZUS-u, do Wydziału Kontroli Płatnika Składek, zawiadamiacie o tym tego, który przeprowadza u Was kontrolę, zresztą organ kontroli też go zawiadamia i ten sprzeciw powoduje wstrzymanie czynności. Po co jest inspektor kontroli zawiadamiany? Po to, żeby właśnie wstrzymał się z kontrolą. Za długo to wstrzymanie nie będzie, dlatego że to trwa bodajże 3 dni. Zaraz to będzie na kolejnym slajdzie bodajże. Tak, organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Was sprzeciwu rozpatruje ten sprzeciw. No i oczywiście wydaje w tym zakresie postanowienie. Jeżeli by nie zdążył w ciągu 3 dni rozpatrzyć Waszego sprzeciwu, to się uznaje, że w takim razie Wasz sprzeciw jest zasadny i inspektor musi odstąpić od czynności kontrolnych, czyli koniec kontroli. Jeżeli rozpatrzy to zażalenie w terminie 3 dni i nie uzna Waszego sprzeciwu, możecie się dalej dochodzić, możecie złożyć zażalenie w terminie 7 dni od sytuacji, przepraszam, możecie w ciągu 3 dni wnieść zażalenie na to postanowienie, a tutaj ma ZUS wtedy 7 dni na rozpatrzenie tego zażalenia. No i to już, jak upłyną te terminy rozpatrywania, koniec tego zawieszenia.
niestety kontrola może być dalej kontynuowana. Jeszcze niektórzy uważają, że jeżeli złożymy skargę na przewlekłość czynności kontrolnych po wydaniu już tego postanowienia w zakresie sprzeciwu, to możemy dalej się doodchodzić, możemy dalej jak gdyby tej kontroli nie obsługiwać. No nie do końca tak jest, bo wzniesienie tej skargi nie powoduje wstrzymania czynności kontrolnych. No i proszę Państwa, tutaj bardzo istotny przepis. Artykuł 87 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i jego odpowiednik w artykule 88. Dlaczego mówię o odpowiedniku? Dlatego, że w 87 są prawa inspektora, a w 88 odpowiednio obowiązki płatnika składek. Jak w 87 jest napisane, że inspektor kontroli ma prawo badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe i inne nośniki informacji, jeśli są związane z zakresem kontroli, to w 88 jest napisane, że my, płatnik składek, ma obowiązek udostępnić te wszelkie księgi, dokumenty i nośniki, które są związane z zakresem kontroli. Tutaj Wam podkreślam zakres kontroli. Jak niektórzy twierdzą, że na przykład inspektor kontroli nie ma prawa żądać książki przychodów i rozchodów, zwykłej książki, bo to jest ewidencja podatkowa, bo to jest książka podatkowa. To nie ma racji. Jeżeli zakres kontroli wskazuje na obowiązek naliczania składek, sprawdzenie naliczania składek, sprawdzenie zgłoszeń do ubezpieczeń, to przecież czym jest książka przychodów i rozchodów? Uproszczoną ewidencją księgową. Ktoś, kto ma pełną księgowość, to ma odpowiednie księgi, odpowiednie konta rozrachunkowe i ma i tam to księguje. Więc inspektor ma jak najbardziej prawo dostępu, ma prawo żądać dostępu do poszczególnych kont rozrachunkowych, a jak ktoś ma uproszczoną księgowość, to do tej uproszczonej księgowości. Wszystko zależy od tego, jaki jest zakres kontroli. Z ZUS-u, z ramienia ZUS-u możecie się spotkać z dwoma rodzajami kontroli. Pierwsza to jest ta kontrola nazywana nieformalnie okresową kontrolą, a tak naprawdę ona się nazywa planowaną kontrolą. ZUS stara się co 3 lata taką kontrolę przeprowadzić, bo to jest związane chociażby z możliwością dochodzenia za 3 lata wstecz z nienależnie pobranymi świadczeniami. Bo ze składkami może ZUS dochodzić za składki do 5 lat wstecz, ale zasiłki 3 lata, więc stara się robić tą kontrolę okresową co 3 lata. No, epidemia, pandemia to trochę wydłużyła i zwykle te kontrole okresowe odbywają się tak między 3 do 5 lat. I oprócz tego przeprowadza doraźną kontrolę, czyli w określonym zakresie, jednym, dwóch, jakiś wycinek sprawdza obowiązków realizowanych przez płatnika składek. Coś musiało zainicjować tą potrzebę przeprowadzenia kontroli doraźnej i taka kontrola doraźna może być przeprowadzona kilka razy w jednym roku, bo jeżeli ktoś przeprowadził kontrolę planową, która się skończyła powiedzmy w styczniu 2022 roku i komuś przyjdzie do głowy, a w grudniu zarządzę drugą planową, nie ma takiej możliwości. W takim samym zakresie nie można przeprowadzać kontroli w tym samym roku. Ale gdyby to była kontrola doraźna, to może być ich kilka. I zobaczcie, zakres może być taki sam. Na przykład prawidłowość czy zasadność zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Jeśli taki będzie zakres, i za 2 miesiące taki sam, no to zaraz, no chyba tak, nie mogę. Więc jakie ZUS znalazł rozwiązanie? Pierwszą zarządza jako kontrolę zasadności zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych Dariusza Sukorowskiego, a za 2 miesiące zasadność zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego Dariusza Kowalskiego. Więc to już jest inny zakres, niby zgłoszenia, ale dotyczy to innej osoby. Jak zgłaszał Sukorowskiego, to nie sprawdzał akt osobowych i nie przesłuchiwał świadków dotyczącego Kowalskiego, dopiero jak przyszedł na tą drugą kontrolę. Jeśli chodzi o kontrolę planowaną, okresową, to inspektor sprawdza wszystko to, co robicie
w imieniu ZUS-u, czy dla ZUS-u. A więc po pierwsze zgłaszanie do ubezpieczeń, czyli rozpatrywanie obowiązku ubezpieczeń do ubezpieczenia społecznego, do ubezpieczenia zdrowotnego, a w związku z tym naliczanie składek na społeczne, na zdrowotne, fundusz pracy, gwarantowanych świadczeń pracowniczych, emerytur pomostowych, wszystko to, co realizujecie na rzecz ZUS-u. Jak jesteście co najmniej 20-osobowym płatnikiem z zeszłego roku, to wyliczacie, wypłacacie zasiłki w imieniu ZUS-u, później rozliczacie je w składki, więc oczywiście te zasiłki też sprawdza. I tutaj zrobiłem kopiuj i wklej to, co się zwykle znajduje w upoważnieniu, to co wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, prawidłowość zgłoszeń do ubezpieczeń. W tym pierwszym zakresie najbardziej inspektora interesują umowy cywilnoprawne, aż pod dwoma kątami. Po pierwsze umowy o dzieło, po drugie nawet inne umowy w kontekście zbiegów, ale przede wszystkim poszukiwania umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą albo realizowanych na rzecz własnego pracodawcy, a zawartych z kimś innym. To są główne punkty zainteresowania inspektorów kontroli. Inspektor kontroli, jak do was przychodzi, to on w swoim laptopie ma pobraną tak zwaną paczkę i on tam ma wszystkich, których zgłosiliście tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, to znaczy, że mają gdzieś inny tytuł do ubezpieczeń i on będzie sprawdzał, czy te inne tytuły istnieją. Jak nie, to zrobi u was za nich objęcie ubezpieczeniami i naliczenie składek. Drugi punkt zakresu to jest prawidłowość ustalenia podstawy wymiaru składek. No i tutaj wszystko zależy od tego, jaki macie regulamin wynagradzania, jak skomplikowany macie system wynagradzania. Będzie poszukiwał składników wynagrodzenia, od których nie naliczyliście składek. Będzie poszukiwał wypłat, od których nie naliczyliście składek. I będzie sprawdzał, czy te składniki wynagrodzenia, czy te wypłaty mieszczą się w katalogu rozporządzenia składkowego, tam gdzie są wymienione te wszystkie wyłączenia, a więc bony, talony z funduszu socjalnego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, te wszystkie wyłączenia, tam ponad 30 ich jest, będzie sprawdzał, czy mieliście prawo tego nie naliczyć. Jeśli złapie z punktu pierwszego niezgłoszone osoby albo wykonywanie umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą, to oczywiście to wszystko się znajdzie również w punkcie drugim i owocem tego będą wykazy, załączniki do protokołu, gdzie naliczone zostaną składki. No i wspomniane już przeze mnie zasiłki, będzie sprawdzał, czy prawidłowo ustalaliście okresy zasiłkowe, czy dobrze otwieraliście nowe okresy zasiłkowe, czy prawidłowo ustalana podstawa wymiaru zasiłków, nie tylko w kontekście miesięcy, ale również tych składników wynagrodzenia, bo nie wszystkie składniki, nawet jak były do oskładkowania przyjmowane, to nie wszystkie składniki, mimo naliczania składek, wchodzą do podstawy zasiłków, więc to też jest na to zwracane uwagę. Zanim inspektor przystąpi do kontroli punktu tego związanego ze świadczeniami, to najczęściej zapoznaje się z waszym regulaminem wynagradzania. Czy macie składniki wynagrodzenia, do których zachowuje się prawo w czasie choroby, macierzyństwa, opieki, bo to wpływa później na wysokość zasiłków. Więc to jest przedmiotem tej kontroli. Do pytań się odniosę na końcu. Kontynuuję to wszystko, co mam jeszcze do powiedzenia. Sprawdza również zaświadczenia, jakie wydajecie do celów ubezpieczeń społecznych. Jeżeli jesteście niedużym płatnikiem składek, to najczęściej wydajecie zaświadczenia Z3 celem wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jesteście dużym płatnikiem składek, to tych zaświadczeń Z3 praktycznie nie ma, chyba że po ustaniu tytułu do ubezpieczeń, ale jeszcze mamy takie świadczenia jak RP7, no wszystkie te, które służą do celów ubezpieczeń społecznych, są przedmiotem kontroli również. I proszę Państwa, w tym roku 2022 dopisano do zakresu kontroli planowych dopisano jeszcze sprawdzanie tego wszystkiego, co płatnik składek dostał w postaci tarcz antykowidowych, co było obsługiwane przez ZUS. Co ZUS obsługiwał? Świadczenia postojowe dla przedsiębiorców i dla osób na umowach cywilnoprawnych, również
na umowach o dzieło, zwolnienia z opłacania składek 100% lub 50% w zależności od wielkości płatnika składek i jeszcze było coś takiego jak świadczenie solidarnościowe. I wówczas była pogoń za tym i chwalenie się w telewizorze przez prezeskę ZUS-u, że wczoraj wpłynął wniosek, pojutrze już jest rozpatrzony. Tak szybko ZUS działa. No i teraz się okazuje, że to, co tak szybko działał, to chyba w tym pośpiechu o pewnych rzeczach się pozapominało i teraz to wszystko jest sprawdzane. A jak jest sprawdzane, to się teraz ZUS upomina o zwrot na przykład świadczeń postojowych. Sprawdzane są daty zgłoszenia, bo zobaczcie, jak była postojówka wypłacana na osoby na umowach zlecenie albo na umowach o dzieło, zlecenie ze studentami, nie zgłasza się do ZUS-u w ogóle, umów o dzieło nie zgłasza się do ZUS-u w ogóle. To byli młodzi ludzie do 26 roku życia zwolnieni z podatku, czyli do Urzędu Skarbowego się też nie zgłaszało ich. Więc jak wszedł przepis o postojowym, to przedsiębiorcy wpadali na pomysł, zawierali fikcyjne, wsteczne umowy zlecenia albo umowy o dzieło i brali na te osoby świadczenia postojowe. I były daty dokonania zgłoszeń po terminie. I wtedy, w 2020 roku, jak była pandemia, ZUS nie sprawdzał tych dat, że to było po terminie. A teraz sprawdza te wszystkie po terminie, czy było faktyczne zatrudnienie. Jak udowodni, że było fikcyjnie, to każe to zwracać. Więc to jest przedmiot, rozszerzony przedmiot od tego roku, rozszerzony przedmiot w kontrolach okresowych. A co może być przedmiotem kontroli doraźnych przeprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych? No wszystko to, co jest związane z tymi zagadnieniami, tylko w mniejszej pigułce dotyczące konkretnej osoby. Zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń. Najczęściej to jest związane z tym, że płatnik składek zgłosił kogoś do ubezpieczeń społecznych z wysoką podstawą wymiaru składek, a ta osoba po krótkim okresie ubezpieczenia ubiega się o świadczenia, zasiłek chorobowy w ciąży, macierzyński, to jest od razu czerwone światło w ZUS-ie, idzie sprawa do kontroli doraźnej. I wówczas inspektor kontroli sprawdza różnego rodzaju dokumenty, dowody, przesłuchuje, żeby stwierdzić, czy ta osoba rzeczywiście pracowała. To jest jako przykład tego zasadności zgłoszenia do ubezpieczeń. Jeżeli ustali w postaci punktu pierwszego, że ta osoba rzeczywiście pracowała, to zajmie się punktem drugim, prawidłowość ustalenia podstawy wymiaru składek, bo może pracowała, ale jak ktoś jej ustalił podstawę wymiaru 12 tysięcy, a wszyscy pozostali w tym miejscu pracy mają 3,5, to sprawdzi powody przyznania tej osobie podstawy wymiaru przyznania i wynagrodzenia 12 tysięcy. Też będzie poszukiwał dowodów świadczących o zasadności tak wysokiej podstawy składek. Więc takie dokumenty będzie żądał, jaki jest zakres tej zarządzonej kontroli doraźnej. No a jeżeli na przykład mamy dłużnika, wobec którego egzekucja jest nieskuteczna, to może być zarządzona kontrola w zakresie oględzin składników majątkowych. I wtedy pójdzie inspektor kontroli i będzie kontrolował, będzie sprawdzał na przykład ewidencję środków trwałych, będzie mógł spisywać numery maszyn, samochodów, czyli będzie poszukiwał takich składników majątkowych, z których może być prowadzona egzekucja, aby odzyskać te należności. I wracając tam do jednego z pierwszych pytań, jak można udowodnić, że ktoś nieprawidłowo przeprowadzał dowody? No proszę zobaczyć. Inspektor, to jest jedna z sytuacji. Inspektor kontroli ma prawo, bez względu na rodzaj kontroli, ma prawo wzywać i przesłuchiwać świadków. Ale o tym, że będzie przesłuchiwał świadków, to musi zawiadomić płatnika o tym miejscu przesłuchania i o terminie przeprowadzenia tego dowodu. I sposób zawiadomienia, czyli odpowiednie wyprzedzenie, musi umożliwiać udział temu płatnikowi w przeprowadzeniu tylko tego dowodu. Nie może być tak, że dowód przeprowadza w Kielcach,
siedziba płatnika składek jest w Busku Zdroju i dzwoni inspektor kontroli 5 minut przed datą przeprowadzenia dowodu i mówi, że o godzinie, tak jak teraz, 10:53, o godzinie 11 przeprowadzam dowód zeznań świadków w siedzibie ZUS-u w Kielcach. Nie, no, musi to być przeprowadzane w taki sposób, aby ta osoba miała fizyczną możliwość przeprowadzenia. Chce przyjechać? Okej, nie chce, nie musi, ale jeśli ZUS dokona takiego przesłuchania, inspektor kontroli, będzie to niezgodne z prawem przeprowadzenie dowodu i ten dowód już nie może uczestniczyć w udowodnieniu, że coś jest nie tak z tym płatnikiem składek. Czy to będzie przypis składek, czy zgłoszenie kogoś do ubezpieczeń, ten dowód nie może już do tego służyć. W innym punkcie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest zapisane, że inspektor kontroli może przesłuchiwać płatnika składek lub ubezpieczonego, czyli nie świadka, a można powiedzieć strony płatnika i ubezpieczonego. Ale zobaczcie, jest podany warunek. Jeżeli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego. Więc też nie jest prawidłowym postępowaniem inspektora, jeżeli on przyjdzie do Was na kontrolę doraźną, zlecono mu sprawdzenie, czy zasadnie zgłosiliście Dariusza Suchorowskiego do ubezpieczeń społecznych z wynagrodzeniem 20 000 zł miesięcznie, a Suchorowski po 1,5 miesiąca zatrudnienia poszedł na zwolnienie lekarskie. No z ciążą nie mógł, bo to facet, no to nie ciążowy, ale poszedł na zwolnienie lekarskie, wysokopłatne. No to zarządzona kontrola doraźna w tym zakresie. Wchodzi inspektor, przedstawia legitymację, okazuje legitymację, doręcza upoważnienie, oczywiście wcześniej zawiadomił, że przyjdzie. W porządku. I on zamiast poprosić o listę płac, o akta osobowe, tam gdzie są zaświadczenia o zdolności do podjęcia pracy i tak dalej, i tak dalej, inspektor rozkłada swój warsztat pracy i przystępuje do przesłuchania pracodawcy, do przesłuchania płatnika składek. Źle, tak robić mu nie wolno. Najpierw ma wyczerpać inne środki dowodowe, chociażby te papierowe. I jeżeli dalej będzie niewyjaśnione, dlaczego ta umowa o pracę została zawarta, dlaczego za takim wynagrodzeniem, to oczywiście może przesłuchiwać wówczas w drugiej kolejności i zadać pytanie, a dlaczego go pan zatrudniłeś, czy go potrzebowałeś, dlaczego, kto robił dotychczas takie czynności, dlaczego takie wynagrodzenie w stosunku do innych i tak dalej, i tak dalej. Ale najpierw musi wyczerpać inne środki dowodowe. Wszystko to, co ustali inspektor kontroli, musi być zapisane w protokole kontroli. Do tego ten protokół kontroli, jak Wam zostanie doręczony od nowego roku, czy już nawet od 18 września zeszłego roku, może już być doręczany w postaci elektronicznej. Możecie wnieść zastrzeżenia do ustaleń, które są zawarte w tym protokole. Macie na to 14 dni na wniesienie zastrzeżeń. Te zastrzeżenia są od otrzymania protokołu. Te zastrzeżenia są rozpatrywane. Albo się ktoś z nimi zgodzi, wtedy zrobią aneks do protokołu kontroli, no to jest po sprawie. Albo jak się ktoś nie zgodzi, no to ten protokół dalej jest ważny. Proszę Państwa, po upływie 30 dni od doręczenia decyzji albo od rozpatrzenia, czyli od otrzymania informacji o rozpatrzeniu naszych zastrzeżeń, macie 30 dni na złożenie dokumentów korygujących, tak jak chciał inspektor kontroli. Jak zrobi Wam przypis składek od jakiejś nagrody z tytułu jubileuszu firmy i zastrzeżenia złożyliście, że to był jubileusz, wytłumaczyli Wam, że to jest jubileusz firmy, a nie poszczególnych osób, więc jest należna składka, dobra, zgadzacie się, no to w takim razie macie 30 dni na złożenie dokumentów korygujących. Jeśli ich nie złożycie, to ZUS uruchamia proces wymierzenia tych składek w postaci decyzji administracyjnej, bo uznaje, że się nie zgadzacie z tym, co jest w protokole kontroli. Nie musicie wnioskować o decyzję. ZUS powinien przystąpić do tego jak gdyby z urzędu. Poczeka 30 dni, czasami 50, nie ma dokumentów korygujących, zadzwoni do Was, składacie, nie składacie, nie składamy. No to ZUS wyda decyzję administracyjną. Jeżeli z tym, co... Czyli jeżeli byście złożyli dokumenty korygujące,
to stajecie się dłużnikiem składek za tę nagrodę z okazji jubileuszu firmy. Te 150 tysięcy musicie zapłacić. I złożenie tych dokumentów korygujących powoduje, że jesteście dłużnikiem. Od tego momentu wpływu dokumentów do ZUS-u. Nie od otrzymania protokołu, tylko od chwili złożenia dokumentów korygującej ujawniliście zadłużenie. Oczywiście odsetki będą liczone od miesiąca, wtedy, kiedy ta nagroda była wypłacona, ale ujawnia się zadłużenie po złożeniu dokumentów korygujących. Jeżeli tych dokumentów nie składacie, tak jak mówiłem, więc ZUS wydaje decyzję. Jeśli się od tej decyzji nie odwołacie, to ta decyzja po miesiącu od doręczenia staje się prawomocna. I po uprawomocnieniu się decyzji, jeszcze nie jesteście dłużnikiem. Po uprawomocnieniu tej decyzji macie 7 dni na złożenie dokumentów korygujących. I po tych złożeniu dokumentów stajecie się dłużnikiem. Jeśli tego nie zrobicie, to na podstawie prawomocnej decyzji dokumenty korygujące złoży ZUS i staniecie się dłużnikiem. Jeśli się odwołacie od decyzji, sprawa pójdzie do sądu. Jeśli w sądzie sprawę przegracie, to od uprawomocnienia się wyroku znowu macie 7 dni na złożenie dokumentów korygujących, złożycie, stajecie się dłużnikiem. Nie złożycie, ZUS zrobi z urzędu. Jeśli po wyroku sądu okręgowego złożycie apelację, nadal nie jesteście dłużnikiem. Nic nie jest wymagalne. No jest taki minus, odsetki dalej biegną, ale nie jesteście dłużnikiem, możecie dostać zaświadczenie o niezaleganiu. Nie ma wymagalności tych 150 tysięcy złotych. Przegracie w apelacyjnym, no to wyrok sądu apelacyjnego po jego uprawomocnieniu jest już wykonalny i nawet jak się pokusicie o skargę kasacyjną, to to już niczego nie wstrzymuje. Po uprawomocnieniu się wyroku apelacyjnego albo składacie sami dokumenty korygujące, stajecie się dłużnikiem, należność jest wymagalna wraz z odsetkami sprzed 4, 5 czy 8 lat, w zależności jak długo ta sprawa się toczyła w sądzie, albo ZUS zrobi to za was z urzędu i oczywiście też będziecie dłużnikami. Tak wygląda postępowanie po zakończonej kontroli. Okej, to panie Krzysztofie, ja skończyłem. Jeżeli pan może się podłączyć, coś tam powiedzieć, to co pan chciał powiedzieć o tych planowanych szkoleniach, a ja sobie przeczytam w międzyczasie pytania i będę na nie odpowiadał. Tak, panie Darku, kwestia następująca. Ja bym prosił o udostępnienie prezentacji. Bo tutaj na czacie najlepiej udostępnić państwu. Proszę państwa, kwestia jest następująca. W najbliższych dniach pan Darek będzie prowadził szkolenie. Pełne szkolenie, rodzaje kontroli ZUS i ich zakres, to będzie około 4-godzinne szkolenie. Ostatnio też miało być 4 godziny, a przedłużyło się chyba do 5 czy 5,5 godziny. No, było dużo pytań, dużo problemów, tak, trochę się przedłużyło. Także robimy to do wyczerpania państwa wątpliwości. Tak jak wspominaliśmy, tych kontroli rzeczywiście będzie dużo, tak jak pan Darek mówił, i o te składki z tarczy antykryzysowych, i o te inne świadczenia postojowe. Proszę państwa, klienci będą z pewnością o to pytać, więc wypadałoby, żebyście państwo okazali się jako profesjonaliści, pomocną ręką i udzielili informacji niezbędnych, jeżeli klient o to pyta. Jeżeli chcecie państwo wziąć udział w takim szkoleniu, panie Darku, o czym dokładnie będziemy mówić na szkoleniu o rodzaje kontroli ZUS i ich zakres? Praktycznie można powiedzieć to, co dziś, do kwadratu czy do potęgi czwartej. Bo na każde z tych elementów powiem więcej, powiem dokładniej o zakresie kontroli i opowiem państwu o czymś takim, co się nazywa pozorność zatrudnienia, pozorność czynności albo obejście przepisów prawa, czyli to, co ZUS chce udowodnić wam w czasie tych kontroli, żeby kogoś wyłączyć z ubezpieczeń, albo kogoś objąć ubezpieczeniami, albo naliczyć składkę. Powiem wam o tym nowym zagadnieniu, które jest przedmiotem kontroli doraźnych, jak iluzoryczny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, albo prawie jednoosobowa spółka z o.o., bo takie pojęcie zaczęło w ZUS-ie funkcjonować w tym roku. Więcej na temat tego wszystkiego, co dziś mówiłem.
Dobra, świetnie, panie Darku. W związku, że jesteście państwo dzisiaj na webinarze, obowiązuje państwa ta cena promocyjna 247 zł. Aby wziąć udział w tym szkoleniu, za chwileczkę powinien pojawić się link z możliwością skorzystania. Proszę państwa, szkolenie odbędzie się 26 sierpnia 2022 roku, czyli w piątek za tydzień. I ważne, nawet jeżeli nie możesz być na tym szkoleniu, spokojnie, możesz napisać do mnie maila z pytaniami. Ja już maila do siebie udostępniam, krzysztof@edumeo.pl. Ja panu Darkowi przekażę te pytania i pan Darek odpowie na te pytania podczas właśnie tego spotkania. I na spokojnie możesz sobie oglądnąć zapis tego szkolenia, masz dostęp do niego przez 30 dni, także można się zapoznać z treścią tego szkolenia. O, chyba mi się udało prezentację wrzucić na czacie, jeśli powinna się pojawić. O, jest, można dobra, sobie jest. To, co dzisiaj mówiłem, ta krótsza prezentacja. Dobra, świetnie. I kwestia jest taka, część z państwa też z pewnością, jeżeli obsługuje klienta w kadrach, czy też ewentualnie prowadzi biuro rachunkowe, często zdarzają się pytania, czy też wątpliwości co do umów cywilnoprawnych, kiedy te składki się należą, kiedy się nie należą. Chcielibyście państwo znać, pewnie macie jakieś takie pytania, które pojawiają wam się w głowie na temat umów cywilnoprawnych. Jest to temat trudny, więc warto też udział wziąć właśnie w tym szkoleniu. I panie Darku, o czym w tym szkoleniu 9 września 2022? Tutaj 9 września umowy cywilnoprawne w pełnym rozmiarze. Zarówno te, którymi ZUS jest mocno zainteresowany, czyli umowy o dzieło. Będziemy rozmawiali o tym, co jest umową o dzieło, a co tą umową nie jest, nie może być. Druga rzecz, będę opowiadał o umowach cywilnoprawnych wszystkich, które są traktowane jak dodatkowa czynność z umowy o pracę, czyli to taka najbardziej finansowo boląca sytuacja dla płatników składek, jeżeli ZUS coś takiego znajdzie. I dalej rozpatrywanie zbiegów tytułów do ubezpieczeń, bo jak jest jedna umowa zlecenie, no to nie ma żadnego problemu, zgłaszamy, naliczamy składki. Ale będę opowiadał o tym, jak będzie kilka umów zlecenia, jak do tego dorzucimy jakąś jedną umowę o pracę, pozarolniczą działalność, z ulgą, bez ulgi, a więc rozpatrywanie zbiegów tytułów do ubezpieczeń, gdzie jednym z tytułów będzie umowa cywilnoprawna. Tak to wygląda. Świetnie, panie Darku. Tak jak państwu mówię, jest to kwestia szkolenia, w którym możecie wziąć udział za niewielkie pieniądze. W ten sposób oszczędzacie rzeczywiście spore kwoty, bo często zdarza się tak, że spędzamy godziny, czasami dni na rozwiązanie jednej kwestii. Warto zapłacić te 444 zł. Zobaczcie państwo, w pakiecie macie to już dużo taniej. Zapłacić, to jest kwota brutto, zapłacić 444 zł i mieć odpowiedzi na pytania, na które często jest problem ze znalezieniem ich w internecie. Często poświęcacie na to godziny, na studiowanie tego tematu, a pan Dariusz jest praktykiem. Panie Darku, ponad 30 lat pracy. No mówiłem tu właśnie, niestety tak. Już taki stary jest. Kilkanaście lat pracy na dyrektorskim stanowisku. Także macie państwo do czynienia z praktykiem i myślę, że jest pan Dariusz z jednym bardziej cenionych szkoleniowców z tej dziedziny, bo nawet jeżeli mamy tych szkoleniowców, to praktyków jest rzeczywiście niewielu, którzy kiedyś pracowali dla Zakładu Ubezpieczenia, dzisiaj szkolą. Także zachęcam państwa do skorzystania i ważne, jeżeli państwo skorzystacie z pakietu dwóch szkoleń, dostajecie jeszcze gratis, to będą najnowsze zmiany Polski Ład, zapis szkolenia wideo jako bonus dorzucany wartości 300 zł. Także proszę państwa, jest mega pakiet, proszę korzystać, bo po wakacjach niestety już tak korzystnej opcji, możliwości skorzystania ze szkoleń nie będzie, jeżeli chodzi o szkolenia pana Dariusza. Dla państwa jako wytrwałych, którzy nawet w wakacje podnoszą swoje kwalifikacje, należy się bonus i podziękowanie. Także tyle z mojej strony. Panie Darku, to proszę na te pytania odpowiedzieć, ja już czytam takie długie pytania. Na razie dołączę później. Jest tak, to co sobie wynotowałem. Było pytanie odnośnie studenta na umowie cywilnoprawnej, na umowę zlecenie. Jak najlepiej udokumentować, czy jego oświadczeniem, czy jego legitymacją, czy zaświadczeniem z uczelni. Każdy sposób jest dobry, byle był skuteczny. Więc wydaje mi się, że najmniej skuteczny jest oświadczenie. Jednak to jest dla waszego dobra, bo jeżeli się okaże, że to oświadczenie straciło jak gdyby ważność, bo was nie zawiadomił o jakiejś zmianie, albo wam podał nieprawdę, to was to nie będzie chroniło.
ZUS od was będzie wołał pieniędzy za umowę zlecenia, jak się okaże, że to nie jest student. Więc radziłbym jednak posiłkować się czymś ważniejszym, żądać od niego przynajmniej tej legitymacji okazania, że rzeczywiście ma ważne. Tylko pamiętajcie, sama legitymacja to jeszcze, jak to wam powiedzieć, legitymację ma ważną do 31 października każdego roku studenckiego, tak? Ale jak kończy studia, to nie jest studentem do 31 października. W miesiącu, kiedy broni pracę, koniec statusu studenta. Już trzeba go zgłosić do ubezpieczeń. Tam, gdzie nie ma obrony pracy magisterskiej, tylko jest na przykład na lekarskim czy na prawie, jest zakończenie studiów, ostatni termin, ostatni egzamin złożony według planu studiów, koniec studenta. Dlatego bardzo niebezpieczne u studentów są wakacje po licencjacie, a przed magisterką. Oni nie są studentami. Wakacje między po licencjacie, a zanim pójdzie na magisterskie studia, na które jeszcze nie został przyjęty, nie ma zaświadczenia, on nie ma statusu studenta. Trzeba go zgłaszać do ubezpieczeń społecznych. To tyle, student na umowę zlecenie. Dwukrotnie widziałem pytanie odnośnie kontroli wstecz. To znaczy, czy może być za okres dłuższy niż 5 lat? Bo ZUS może dochodzić składek za 5 lat do tyłu od płatnika, to czy może być kontrola za okres dłuższy? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Może być za 10 i za 20 lat. Zwróćcie uwagę, że od stycznia 2022, od stycznia 1999 roku, jak mamy nowy system do ubezpieczeń społecznych, emerytura każdego z nas jest liczona na podstawie składek, które mamy uzbierane na koncie ubezpieczonego. I w przypadku ubezpieczonego nie ma znaczenia, czy składka została zapłacona, czy nie została zapłacona. Rozumiecie? Te składki nawet za, jak dzisiaj pójdzie kontrola do was i złapie człowieka, tego Suchorowskiego, który u was pracował 20 lat temu, przez rok czasu, i wyście go nie zgłosili, nie naliczaliście składek, to inspektor zrobi przypis składek za mnie za 20 lat wstecz. I musicie za mnie zrobić dokumenty rozliczeniowe ze składkami. Czymś innym jest, że ZUS nie będzie od was jako od pracodawcy wołał pieniędzy, bo się przedawniło. Czyli egzekucyjnie nie będzie mógł tego dochodzić. To już jest należność przedawniona. Ale dlaczego ja mam jako ubezpieczony być temu winien? Moja emerytura będzie liczona łącznie z tą składką sprzed 20 lat, za którą trzeba złożyć dokumenty. Rozumiecie? Więc mój okres ubezpieczenia i składki muszą być dobre, muszą być prawdziwe i tu nie ma żadnego ograniczenia czasowego. Jest tylko jedna grupa ubezpieczonych, którym nie wolno ZUS-owi zapisać składek niezapłaconych. Kto? Ten, który płaci składkę sam za siebie. No jeżeli przedsiębiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność nie płaci za siebie składki, no to dlaczego mamy mu zaliczać to jako ZUS, dlaczego ZUS ma zaliczać to mu jako okres ubezpieczenia i jako emeryturę? No u nich nie, ale pracownik, zleceniobiorca, czyli tam, gdzie występuje płatnik składek, jak najbardziej nie ma ograniczenia czasowego, ok? Panie Darku, ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Wiem, że są na szkoleniu na przykład kadrowi, którzy pracują dla dużych firm, ewentualnie kadrowi w biurach rachunkowych, którzy nie są decyzyjni. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym szkoleniem, proszę wpisać NIP, imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, zapytać ewentualnie osoby decyzyjnej, a my będziemy z Państwem się kontaktować. Każdy, kto wypełni tą ankietę, to będzie łapał się także na te warunki promocyjne, jeżeli chodzi o szkolenie. Także można właśnie wpisać NIP firmy, imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu. My będziemy oddzwaniać i będziemy się z Państwem kontaktować. Także ta ankietka pojawiła się po środku. Panie Darku, bo jeszcze bardzo ważna kwestia, bo rzeczywiście wiele tych kontroli tyczy się de facto umów tych zleceń, dzieło. I to są jakoby tematy powiązane, dlatego robimy to w paczce. I dlatego, jeżeli się Państwo zastanawiacie, czy te umowy będą Wam potrzebne, czy chcecie pogłębiać z tej dziedziny wiedzy, naprawdę warto wziąć udział z uwagi na to, że jedną z części powodów właśnie tych kontroli to są właśnie te umowy, dzieło i zlecenia. Także
Jeżeli ktoś za dobrą cenę można skorzystać z pakietu, to lepiej korzystać z tego pakietu niż z pojedynczych szkoleń, bo jest dużo tańsze. Także tyle z mojej strony. Panie Darku, ile jeszcze tak mniej? No do 11.30 ja mogę to jeszcze, czyli te 17 minut spróbuję jeszcze się zmierzyć z pytaniami, okej? Okay? Okej, okay, dobra. No dzięki, do usłyszenia. Pani Renata tutaj ma pytanie. Czy zawiadomienie o wszczęciu postępowania bez przeprowadzenia kontroli jest traktowane jako kontrola doraźna? Chodzi o ustalenie pozorności zatrudnienia w związku z chorobą pracownika w drugim dniu zatrudnienia. To jest to nawiązanie, co mówiłem, że może być kontrola doraźna pod kątem zasadności zgłoszenia. Ale u pani Renaty nie ma kontroli. U pani Renaty, pani Renata dostała prawdopodobnie z Wydziału Ubezpieczeń i Składek, oddziału gdzieś tam, gdzie pani Renata funkcjonuje, dostała zawiadomienie o wszczęciu postępowania. To nie jest kontrola, to jest postępowanie administracyjne. A więc to nie jest ta kontrola zarządzona, to nie jest inspektor kontroli. Tam ono się może dokładnie tym samym zakończyć, bo w ramach tego postępowania administracyjnego została pani poproszona, pani Renato, o dostarczenie dowodów świadczących, że ta osoba rzeczywiście pracowała. I to postępowanie zakończy się decyzją. Jeżeli uwierzą pani, że jest wszystko ok, to wydadzą decyzję o umorzeniu postępowania, czyli że nie czepiają się tego postępowania. Ale jeżeli nie uwierzą w pani tłumaczenie i w pani dowody, to wydadzą decyzję wyłączającą tą osobę z ubezpieczeń społecznych. I gdyby to była nie to postępowanie administracyjne, tylko kontrola ZUS-u, to kontrola by na miejscu u pani to wszystko sprawdzała, opisaliby ten protokół i ten protokół by trafił właśnie do takiej osoby, która do pani wysłała postępowanie. Czyli to Wydział Ubezpieczeń i Składek by podejmował decyzję, czy ją wyłączyć, czy nie. Czyli odpowiadając na pani pytanie, to co się u pani dzieje, to nie jest kontrola. Pani Ania tutaj trochę nawiązuje do zasiłków. Ma sytuację, że ma umowy zlecenia zawarte z własnymi pracownikami. I to jest sytuacja taka, że właśnie taką umowę zlecenia traktuje się nie jak zlecenie, tylko jak dodatkowe czynności z umowy o pracę. Jeśli taki pracownik choruje, to wchodzi to do podstawy wymiaru zasiłku, ale tylko za czas, jeśli ten zasiłek trwa w czasie również tej umowy zlecenia. Jak się to zlecenie skończyło, to musi pani przeliczyć zasiłek, wyrzucając wynagrodzenie z umowy zlecenia, które zostało dopisane do umowy o pracę i naliczone składki. Także jak najbardziej niech pani to naprawia, póki pani może. Tym bardziej, że to się skończy należnością składkową, bo będzie pani musiała mieć rozliczoną niższą kwotę w deklaracji rozliczeniowej pod tytułem zasiłki, więc to się przełoży na niedopłaconą składkę, więc odsetki biegną. Nie ma co czekać, tylko trzeba to zrobić. Pani Agnieszka, pracownik zatrudniony od 23 czerwca 2020, nie ma świadectwa poprzedniego miejsca pracy, ma 53 lata. W dniu 8 lipca złamał rękę poza miejscem pracy i otrzymał zaświadczenie ze szpitala o niezdolności do pracy. Okej, okay. Później otrzymał zwolnienie do 14. Jak z nim postąpić? No najnormalniej w świecie. Jeżeli nie ma pani wiedzy, co się u niego działo przed 23 sierpnia, nie jest pani w stanie od niego tego wyegzekwować, to nie ma pani żadnych podstaw, żeby go wrzucić od razu na zasiłek chorobowy. Od 23, od 8 lipca, przyznaje pani mu prawo do wynagrodzenia chorobowego, ale bada pani okres wyczekiwania. Ale skoro to zostało zakwalifikowane jako poza miejscem pracy, nie w drodze do pracy, nie w drodze powrotnej. Jeżeli to zdarzenie nie łapie się ani na wypadek przy pracy, ani na wypadek w drodze do pracy i z pracy, te dwa ostatnie są z ubezpieczenia chorobowego, to musi być spełniony okres wyczekiwania. I na okres wyczekiwania wiek akurat nie ma znaczenia. Więc jeśli nie będzie pani miała żadnej informacji o jego historii, to znaczy, że musi pani od 23 czerwca, od chwili zatrudnienia, odliczyć 30 dni, i dopiero od tego, po 30 dniu, dopiero zacząć wypłacać wynagrodzenie chorobowe tej osoby. Tego po upływie okresu wyczekiwania puszcza pani licznik startu, puszcza pani start licznika zarówno 33 dni, czy no 54 to 14 dni, jak i 182 dni. Tak to wygląda. Czy można linka? Linka już przesłałem. Pracownik na umowę zlecenie, pełne ubezpieczenie w KRUS-ie.
Pierwsze dokumenty rozliczeniowe były bez składek. Korekty po 14 dniach od razu opłacono dodatkowe. Czy mamy sami naliczyć odsetki? Tak, odsetki nalicza się, jest obowiązek, żeby płatnik sam naliczał odsetki. Proszę pamiętać, że od 18 września zeszłego roku zmieniła się kwota. Od tych składek, które naliczyliście, które są prawidłowe, policzyć odsetki, jeśli one nie przekroczą 30 zł i 10 groszy, to nie musicie ich płacić. 1%, 10%, nie, dobrze mówię, 1% minimalnego wynagrodzenia. 3010, 1% to jest 30 zł i 10 groszy. Także musicie naliczyć i opłacić odsetki pod warunkiem, że przekraczają 30 zł i 10 groszy. O, tutaj troszeczkę fajnych uwag jest na czacie, fajnych dla mnie, bo widzę słowa pochwały pod moim adresem. Bardzo, bardzo mi miło. Bardzo wszystkim dziękuję za to. I dlatego z panem Krzysztofem wprowadziliśmy dla uczestników dzisiejszego spotkania zniżkę. Prawda, panie Krzysztofie? Pani Iwona do tego studenta jeszcze ciągnie. Zaświadczenie z uczelni jest do 30 września. O, obronił się w lipcu. O, dokładnie tak, proszę panią, nie jest studentem. Absolutnie nie. Jeśli się obronił w lipcu, to zaświadczenie do 30 września on zachowuje pewne uprawnienia, na przykład zniżkę na kolej czy na coś, ale nie ma statusu studenta. Moja pani od dnia po następnego po obronie pracy zgłaszać studenta do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego. Czy zgłoszenie do ZUS należy przechować w aktach? Nie, nie, pani Jadwigo, ja tak powiedziałem przykładowo, może pani mieć założony segregator odrębny na ZUA, ZZA, tak? Wcale to nie musi być w aktach osobowych. Ja tylko tak szczeliłem, że część płatników trzyma w aktach osobowych, druga część płatników trzyma w wyodrębnionym innym zbiorze, a trzecia część płatników w ogóle kopii zgłoszeń nie ma. Okres nieopłaconych składek, przedawnienie. Jeszcze raz przypominam, Pani Izabelo, że to przedawnienie dotyczy tylko tego, że ZUS nie będzie wołał zapłaty tych pieniędzy, ale nie ma to nic wspólnego z kontem ubezpieczonego. Podstawowy okres przedawnienia to jest 5 lat, liczone od terminu płatności składki. To po pierwsze, ale to jest najkrótszy czas. Te 5 lat ulega przedłużeniu. Jeżeli w czasie tych 5 lat, może tak, gdyby ZUS przez 5 lat nic nie robił, kompletnie nic, to po 5 latach nic już nie może zrobić. Ale jeżeli w ciągu tych 5 lat wysłał upomnienie i wszczął egzekucję, która trwała rok czasu i ani złotówki nie udało mu się ściągnąć tej egzekucji, nieskuteczna egzekucja, to jest nie 5, tylko już 6. Bo te okresy wykonywania jakichkolwiek czynności zmierzających do wyegzekwowania należności zawiesza bieg 5 lat, czyli inaczej mówiąc wydłuża te 5 lat. Jak rozłoży komuś na raty tą spłatę zadłużenia i te raty nie spełnią się, że tak się wyrażę, rozwiąże się umowa, ale to czas trwania tej umowy też wydłuża te 5 lat. Jak zabezpieczy hipotecznie albo zastawem, to w ogóle się nie przedawnia. Więc te 5 lat to jest takie najkrótsze możliwe i nie myślcie sobie, że 5 i koniec. Jak podejmował działania ZUS, to wszystko się wydłuża. Czy jest możliwość umorzenia zaległych składek przedsiębiorcy z ostatnich 12 lat? Przedsiębiorca nie jest w stanie ich zapłacić nawet w umowie spłaty ratalnej, stara się o rentę. Tak, jest taki mechanizm jak umorzenie należności. Tylko tutaj, proszę Państwa, trzeba to zadłużenie podzielić na 3 części. Właściwie na 2. Na składki za pracowników i na składki za siebie, za tego przedsiębiorcę. Składki za siebie, za przedsiębiorcę są najłatwiejsze do umorzenia, bo musi udowodnić, że spłata pozbawi go możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Natomiast za pracowników to są nie jego pieniądze. Zabrał pracownikom, potrącił z ich wynagrodzenia brutto i ich nie zapłacił. Więc ta część, która jest finansowana przez ubezpieczonych, w ogóle ZUS-owi nie wolno się zastanowić, nie da się umorzyć. Ta część za pracowników, która jest finansowana przez płatnika, może być umorzona, jeżeli zostanie spełniona, jeżeli zostanie orzeczona całkowita nieściągalność, czyli tak naprawdę nie może mieć majątku. Tak to w skrócie wygląda. Więc w tym zakresie są takie powołane centra w Polsce, chyba jest ich 12 i rozpatrują takie wnioski. Zleceniobiorca złożył błędne oświadczenie, że jest zatrudniony u innego pracodawcy i zarabia co najmniej 3010. U nas zatrudniony, zgłoszony tylko do zdrowotnego.
zrobione korekty w lipcu za zeszły rok, bo pismo z ZUS-u. Czy pracodawca wypada z dobrowolnego chorobowego, jeżeli uregulował zaległość w lipcu tego roku? A, bo rozumiem, że to jest prywatny przedsiębiorca, znaczy osoba fizyczna prowadząca pozarynczą działalność. No tak, robi się problem. Z tym, że ten problem już jest nieco mniejszy, bo od 1 stycznia tego roku zapłata składek po terminie nie powoduje wypadnięcia z chorobowego. Posiadanie zadłużenia, tak, ale ma 6 miesięcy na uregulowanie zaległości i wtedy nie będzie miał prawo do, będzie miał prawo do zasiłków. Także to, Pani Renato, to taka trochę bardziej skomplikowana sytuacja. Na tej prezentacji, którą Wam udostępniłem, bodajże na pierwszym slajdzie tytułowym i na ostatnim, są namiary do mnie. Jest moja strona internetowa, numer telefonu i adres mailowy. Jeśli tam nie ma, to przynajmniej na mojej stronie znajdziecie. Jak macie taką skomplikowaną sytuację, jakby chociaż z tym przedsiębiorcą, z dziwną sytuacją, to napiszcie ewentualnie na maila do mnie. Ja w wolnej chwili, a gdzieś tam będę miał tą wolną chwilę, no chętnie odpiszę na sytuację, jeżeli nie będę musiał siedzieć nad tematem pół dnia. Czy ZUS, stwierdzając pozorność zatrudnienia, unieważnia całość zwolnienia chorobowego, czy tylko część zwolnienia, za którą ZUS musiał wypłacić zasiłek chorobowy? Wyłącza tą osobę z ubezpieczeń społecznych od pierwszego dnia zatrudnienia. Czyli to nie jest tak, że zgłosiła Pani kogoś 1 lipca i ta osoba zachorowała na początku sierpnia. Wypłaciła Pani 33 dni wynagrodzenia, więc na początku października przeszła na zasiłek, czy pod koniec września. I ZUS przeprowadza kontrolę. To on będzie sprawdzał nie podleganie od tego, powiedzmy, 30 września, kiedy jest już choroba, tylko czy powinna go Pani zgłosić, czy to nie było pozorne działanie od 1 lipca, czyli od daty zatrudnienia tej osoby. Jeżeli wyda decyzję, to wyłączy tą osobę od 1 lipca. Skoro wyłączy tą osobę od 1 lipca, to na tej podstawie nie będzie miała prawa do zasiłku chorobowego i tym się zajmie ZUS, ale de facto nie będzie miała prawa też do tego 33 dni wynagrodzenia chorobowego. Tylko że tym się ZUS nie zajmuje, żeby wołać od tej osoby zwrotu 33 dni, bo to są pieniądze pracodawcy. Okej, Pani Moniko, chyba o to Pani chodziło. Jaki procent należy naliczyć od zaległości ZUS płaconej po terminie? A, to w zależności od jakiego miesiąca to dotyczy. Trzeba wpisać sobie, jest na stronie ZUS-u, jest kalkulator odsetkowy. Na tej stronie, na tej podstronie e-płatnik, tam sobie wszystko można wyliczyć, bo to zależy, jakiego okresu ta zaległość dotyczy. Bo zmieniają się odsetki za zwłokę, czasami co kwartał, teraz jak wszystko tak idzie do góry w tych procentach, to i odsetki się zmieniały znacznie częściej, więc nie da się Pani Karolino odpowiedzieć na Pani pytanie. Mogę odpowiedzieć, jaka jest dzisiaj wielkość odsetek za zwłokę, ale i tak nie odpowiem, bo nie pamiętam. Jaki jest okres przedawnienia płatności zaległych składek ZUS przedsiębiorcy? Czy on jest przedsiębiorcą? Czy on jest budżetówką? Czy on jest instytucją, nie wiem, publiczną, samorządową? Dla wszystkich jest taki sam okres przedawnienia. 5 lat, który zostaje wydłużony o wszystkie okresy zawieszające te 5 lat. Czyli 5, jak nic ZUS nie będzie robił. Jak zacznie coś robić, wydłużamy te 5 lat. Oj, Pan Krzysztof to tutaj mnie chce pognębić. Pracownica przysposobiła małoletniego na wychowanie, otrzymała macierzyński, później coś, rozwiązanie umowy, decyzja sądu, adopcja. O nie, nie, absolutnie nie. Niech Pan to kopiuj, wklei na moją skrzynkę. To na pewno dzisiaj na naszym spotkaniu się do tego pytania nie odniosę. Trzeba by było to wszystko dokładnie przeanalizować, bo tu widzę mocno skomplikowana sytuacja. Pani Ewelina, jeszcze ktoś pisze? A nie. Okej. No to słuchajcie, z mojej strony tyle. Mam umówionego klienta na doradztwo na 11:30, to pewnie już czeka, więc jak potrzebujecie namiarów, oprócz tego udziału w szkoleniach organizowanych przez Pana Krzysztofa, które ja prowadzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, potrzebujecie pomocy w doradztwie, w jakiejś problematycznej sytuacji, czy w czasie kontroli, czy w czasie postępowania, czegokolwiek z ZUS-em, zachęcam, macie moją stronę,
można z moich usług korzystać. Jak pomoc Wam nie będzie wymagała ode mnie jakiegoś zaangażowania, to będzie to pomoc bezpłatna. Jak będzie wymagała zaangażowania dłuższego, ustalimy zasady współpracy. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i jest mi bardzo miło, że uczestniczycie w spotkaniach ze mną, no i że takie wysokie oceny mi wystawiacie. Bardzo dziękuję. Tak, proszę Państwa, ja jeszcze przypominam, osoby, które jeszcze nie dołączyły do szkolenia, mogą uczestniczyć w pełnym szkoleniu, które odbędzie się 26 sierpnia 2022 roku od godziny 9 do 13. To jest szkolenie pełne z kontroli. Dzisiaj to był tylko urywek. I szkolenie z umów cywilnoprawnych głównie, ale także umów o pracę jako podstawy do ubezpieczeń społecznych. Także serdecznie Państwa zapraszam. Osoby, które zdecydują się na zakup pakietu dwóch szkoleń, otrzymują je za jedyne 444 zł. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję również. Do widzenia Państwu.